kadencji. I dlatego właśnie, że takie zobowiązanie jest dla mnie najwyższą wartością, taki rząd przedstawię w ciągu najbliższych 7-8 dni i na pewno będzie to rząd zupełnie inny niż ten, który do tej pory cały czas sprawuje swoje obowiązki. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ja odczytuję wynik tych wyborów w następujący sposób. Wyborcy zadecydowali, chcemy zakończyć wojnę polsko-polską, chcemy rząd ponadpartyjny, może nawet pozapartyjny, chcemy rząd, który będzie rządem równowagi. I dlatego przystąpiliśmy do tworzenia tego rządu od strony takiej, która jest najbardziej właściwa z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia Polski, czyli od strony programu. Skoro obywatele, skoro Polacy zdecydowali się na różne partie, bardzo różne ugrupowania, to zaczerpnęliśmy z różnych programów najbardziej wartościowe elementy tych programów i budujemy z nich dekalog polskich spraw. Budujemy z nich filary programowe na najbliższą przyszłość, na kolejne 4 lata, które mogą bardzo pozytywnie zmienić życie Polaków, pomimo dużych kryzysów, które cały czas wokół nas występują. Dlatego nie przedstawiam tutaj pomysłów na 3. kadencję Prawa i Sprawiedliwości. Nie. To jest pomysł na 1. kadencję Koalicji Polskich Spraw. Koalicji Polskich Spraw, czyli spraw absolutnie najważniejszych, takich, które Polaków najbardziej interesują, a jednocześnie mogą zagwarantować utrzymanie tego wielkiego daru dla Polski, jakim jest suwerenność, jakim jest niepodległość. Szanowni Państwo, podjęcie tej próby tworzenia rządu to wielki zaszczyt, ale także obowiązek i z tego obowiązku na pewno będę chciał się wywiązać. Te propozycje to jednocześnie oferta. Oferta dla posłów wszystkich innych formacji, która jest jak najbardziej otwarta. Oferta, która jednocześnie oznacza coś dobrego dla Polski. Oferta dla posłów z innych ugrupowań, którym zależy na realizacji także ich programu. Ponieważ częścią mojej dzisiejszej prezentacji będzie nie tylko pokazanie dekalogu polskich spraw w pierwszej części, w pierwszej odsłonie, ale także pokazanie, skąd na to można wziąć pieniądze. Tutaj mały przerywnik. Otóż widzimy już, że nasi konkurenci polityczni chcą się wycofać ze swojego sztandarowego programu wyborczego 100 konkretów na 100 dni. Jednocześnie też widać, że ich polityka będzie taka jak wcześniej, polityka niemocy, której symbolem była ciepła woda w kranie. Ale także to, co symbolizowały zdania, nie ma pieniędzy i nie będzie, gdzie są te pieniądze zakopane. My tak nigdy nie mówiliśmy i nigdy nie powiemy. I dla ugrupowań, które weszły do Sejmu, mamy ofertę, aby wspólnie zrealizować także wasze postulaty w oparciu o stan finansów publicznych, który za chwilę dzisiaj zaprezentuję, w oparciu o dane Komisji Europejskiej, w oparciu o informacje od agencji ratingowych, a więc obiektywne dane, które mają przeciwdziałać tym kłamstwom, insynuacjom, półprawdom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie. Przełożyliśmy programy naszych dotychczasowych konkurentów politycznych, ale tych, z którymi chcemy współpracować, wobec których wszystkich jesteśmy otwarci, przeanalizowaliśmy je bardzo dokładnie i w ramach dekalogu polskich spraw, czyli najważniejszych tematów dla Polaków, chcemy zaprezentować dzisiaj te właśnie wątki, te właśnie tematy powiązane ze sobą, połączone ze sobą w logiczny sposób, tak aby uzasadnić, że nasze propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości są spójne z propozycjami programowymi, czy to PSL-u, czy Polski 2050, czy Konfederacji, a nawet Lewicy. Nowy Sejm działa od niespełna tygodnia, a już widać, że te 100 konkretów na 100 dni się rozmywa. Powiem tylko o 2 tematach, o których dzisiaj rano przeczytałem,
a co do których my mamy jasne intencje i wyrażałem te intencje wielokrotnie, ich realizacji. A rząd działa i rząd będzie prezentował rozwiązania. Otóż pierwszy to wakacje kredytowe, ustawa, którą przyjęliśmy już wcześniej, jeszcze przed wyborami i kierujemy tę ustawę do Sejmu, aby zrealizować nasze zobowiązania, aby dać oddech polskim rodzinom w zapłacie rat kredytowych. Mam nadzieję, że Trzecia Droga, Polska 2050, klub PSL, Lewica poprą nasze dobre propozycje dotyczące wakacji kredytowych, bo już widzę, że czołowi przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wycofują się rakiem z tej oferty, ale jest też druga, jeszcze ważniejsza. Otóż od 2 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował i przeprowadził wobec obywateli, wobec Polaków ulgę na VAT, czyli VAT do 0% na żywność. Zrobiliśmy to 2 lata temu. Rok temu również ona nie znalazła się w pierwotnym kształcie budżetu, a później ją wdrożyliśmy w końcówce roku. I tak samo robimy teraz. Ścieżką poselską z inspiracji i ze współpracy z obecnym rządem Rzeczypospolitej Polskiej wpłynie propozycja, aby przedłużyć zerowy VAT na żywność, czyli krótko mówiąc, w portfelach polskich seniorów, zwykłych polskich rodzin ma zostać więcej pieniędzy, bo inflacja wprawdzie spada, tak jak zapowiadaliśmy, ale cały czas jest na wysokim poziomie. Drodzy Państwo, drodzy rodacy, ja przejdę do dekalogu polskich spraw za chwilę, ale teraz chciałbym zmierzyć się, czy rozprawić się z tymi insynuacjami, kłamstwami, którymi posługuje się Platforma Obywatelska po to, aby wycofać się szybciutko ze swoich propozycji składanych wyborcom. A więc chcę przedstawić sytuację finansową Polski w najważniejszych jej aspektach. Zacznę od przedstawienia możliwości polskich finansów publicznych, a mianowicie o dyskusji o zadłużeniu Polski w ostatnim czasie. Otóż podstawową miarą zadłużenia, czy ono jest wysokie, czy niskie, nie jest miara nominalna, czyli ile wynosi ono w złotówkach, tylko jaka jest proporcja tego długu do całej polskiej gospodarki. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedna polska rodzina zarabia rocznie 100 tysięcy złotych i wzięła dług 50 tysięcy złotych, a druga polska rodzina zarabia rocznie 200 tysięcy złotych i zaciągnęła dług 60 tysięcy złotych. Nominalnie 60 tysięcy złotych to więcej niż 50 tysięcy złotych, ale 200 tysięcy to 2 razy więcej niż 100 tysięcy, które zarabia ta pierwsza rodzina w moim przykładzie. Dlaczego to podaję? Dlatego, że na tym przykładzie najlepiej widać, jak również na przykładzie procentowego udziału długów w relacji do PKB, że znacząco poprawiliśmy stan finansów publicznych. Otóż, drodzy Państwo, w czasach naszych poprzedników i dzisiejszych i ówczesnych przeciwników politycznych, dług publiczny, cały dług publiczny w stosunku do całej polskiej gospodarki gwałtownie wzrósł o 7,5 punkta procentowego i żeby nie przekroczył konstytucyjnego progu 60%, to nasi poprzednicy musieli zagrabić, zagarnąć OFE, otwarte fundusze emerytalne, pamiętacie to wszyscy Państwo? I jednocześnie dokonać gigantycznej wyprzedaży majątku narodowego, aby pieniądze zredukowały ten dług. My nie tylko nie wzięliśmy tej drugiej części OFE, o co nas niektórzy posądzali, że tak zrobimy, niczego takiego nie zrobiliśmy, ale także skończyliśmy z wyprzedażą sreber rodowych, a uwaga, jaka jest puenta, dług publiczny, cały dług publiczny w stosunku do całej polskiej gospodarki zmalał o około 3%. Tam wzrost o ponad 7% w czasach naszych rządów, mimo wielkich kryzysów, obok wielkiej polityki społecznej, wielkiej polityki infrastrukturalnej dla Polski lokalnej, wszystkie gminy i powiaty doskonale wiedzą, o czym mówię, dług publiczny do PKB maleje o 3 punkty procentowe. To najlepszy dowód na to, że na koniec tego roku, po 8 latach naszych rządów,
będziemy mieli nie tylko bardzo stabilną sytuację w finansach publicznych, ale dużo lepszą niż w czasie, kiedy odziedziczyliśmy budżet państwa polskiego po naszych poprzednikach. Dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce należy do najwyższych w Europie. Podam tylko dwie miary tutaj, ale one dla wszystkich ekonomistów, drodzy państwo, są szalenie istotne. Po pierwsze, jak to będzie wyglądało przez 4 lata tej kadencji, która mija, która już minęła, kadencji Sejmu właśnie tydzień temu. Otóż przez 4 lata ten wzrost będzie wynosił między 11 a 12% i to będzie absolutny jeden z rekordów Unii Europejskiej. Nasi bezpośredni sąsiedzi, konkurenci na scenie gospodarczej, Czesi czy Niemcy, ich wzrost oscylować będzie w okolicach 0 albo 0,5%. 12%, 0,5%. To pokazuje, jak poradziliśmy sobie w czasie COVID-u, kryzysu migracyjnego, energetycznego, wojny na Ukrainie w porównaniu do naszych partnerów. A więc pozostawiamy gospodarkę rozpędzoną, ba na przyszły rok. Komisja Europejska właśnie pokazała swoje prognozy, z których wynika, że Polska ma się rozwijać najlepiej, najszybciej wśród dużych gospodarek Unii Europejskiej. To otwiera przed nami znakomitą szansę, aby zainwestować w przyszłość. Nie dajmy sobie wyrwać tej opcji, tej możliwości, bo widzę, że już taka próba następuje. I stąd nasza propozycja, o której zaraz powiem w większych szczegółach w dekalogu polskich spraw. Propozycja do wszystkich parlamentarzystów, do parlamentarzystów PSL, Polski 2050, Lewicy i Konfederacji, a także tych z Platformy Obywatelskiej, którym drogie jest wykonywanie obietnic, a nie oszukiwanie wyborców, bo to jest coś najgorszego, co może się trafić w polityce. Dlatego na antypodach tego oszustwa jest wiarygodność. Jest wiarygodność, a myślę, że dużo rzeczy można nam zarzucać i błędy i tak dalej. To wszystko racja, ale staraliśmy się zawsze wykonać i w ogromnej większości wykonywaliśmy nasze zobowiązania przed wyborcami. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy, istotny wskaźnik, który chcę państwu pokazać, to miara zależności od zagranicy. Otóż, drodzy rodacy, chcemy, aby nasza gospodarka była jak najbardziej powiązana z innymi, bo to świadczy o jej konkurencyjności, ale też nie chcemy nadmiernej zależności od zagranicy. Dlatego proszę popatrzeć, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej ta zależność była gigantyczna. Przekraczała 60% całej naszej gospodarki zależność od zagranicy. Ile można zrobić przez 8 lat? Zapytajcie ekonomistów, czy to osiągnięcie, które tutaj pokazujemy, spadek tej zależności z ponad 60% do około 30%, nie jest swoistym rekordem Europy albo jednym z najlepszych wyników, jakiego można było się spodziewać. Ja jestem szczególnie dumny z tego powodu, bo to oznacza, że nasza polska gospodarka czerpie z tych wewnętrznych soków żywotności naszych poszczególnych branż gospodarki narodowej, sektorów, zmniejsza zależność, a jednocześnie podnosi swoją produktywność, podnosi konkurencyjność. Produktywność, kluczowy wskaźnik dla wszystkich ekonomistów, pokażę go tylko bardzo króciutko teraz, znakomicie urosła w porównaniu do wszystkich naszych konkurentów, czy to Czechów, Słowaków, Włochów czy Niemców. Proszę popatrzeć, jak wygląda skumulowany wzrost produktywności polskiej gospodarki. Jest zdecydowanie najwyższy w regionie i to też bardzo dobra wiadomość. To też oznacza, że nie wolno się wycofywać z obietnic, a my chcemy zaproponować dzisiaj pewnego rodzaju blend, taką mieszankę tych obietnic naszych konkurentów politycznych, z którymi chcemy jak najbardziej współpracować, i naszych własnych, co za chwilkę pokażę. Dzięki temu też, szanowni państwo, taka miara, która dzisiaj jest często dyskutowana, deficyt finansów publicznych średnio rocznie u nas w czasach naszych rządów, mimo tych wielkich kryzysów, mimo wielkich polityk ratowania przedsiębiorców i miejsc pracy, był prawie 2 razy niższy, średniorocznie mówię, niż w czasach naszych poprzedników. To około 2,5% do około 4,7%. To wszystko oznacza, że doprowadziliśmy jednocześnie też do
skokowego wzrostu dochodów Polaków i najlepszą miarą tego na 22 rok, bo tamten rok jest zamknięty i dla wszystkich państw OECD, czy dla większości państw OECD według mojej wiedzy dane zostały zaprezentowane, tak zwany dochód rozporządzalny, czyli to, co jest w kieszeni naszych obywateli, jest najwyższy i przyrósł najbardziej ze wszystkich krajów. A przypomnę, że obniżyliśmy rekordowe bezrobocie w czasach Tuska z ponad 14%, blisko 15%. Ponad 2 300 000 osób na bezrobociu. Obok tego ponad 2 miliony polskich rodzin na umowach śmieciowych. Z tym też skończyliśmy w dużym stopniu. I ponad 2 miliony ludzi wypchniętych na emigrację za chlebem. Tego wszystkiego nie ma dzisiaj. Z tego wszystkiego udało nam się doprowadzić do powrotów z emigracji. Powrotów pierwszy raz od wielu, wielu lat i do najniższego poziomu bezrobocia w historii nie tylko III Rzeczypospolitej, ale patrząc na wolną Polskę, II Rzeczpospolitą, tam także bezrobocie niestety było dużo, dużo wyższe. A obok tego największa liczba osób pracujących, rekordowa w historii III Rzeczypospolitej, to 17 milionów osób, ponad 17 milionów osób i ponad 76% osób pracujących. Tak wygląda gospodarka polska w pigułce u progu nowej kadencji. Drodzy rodacy, a także drodzy posłowie, drogie posłanki, proszę popatrzeć na tą sytuację. Nie dajcie sobie wmówić propagandystom Platformy Obywatelskiej czegoś, co będzie służyło im do wycofania się także z waszych obietnic wyborczych. My oferujemy, aby wasze obietnice wyborcze były realizowane razem z nami w rządzie ponadpartyjnym, rządzie polskich spraw, koalicji polskich spraw, rządzie, który skończy wojnę polsko-polską. I teraz przejdę do zaprezentowania tych trzech pierwszych przykazań, jeśli jestem już przy tej retoryce, dekalogu polskich spraw, tych trzech pierwszych wielkich filarów dekalogu polskich spraw. Otóż pierwszy wiąże się z przedsiębiorczością i z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ja wczoraj, będąc w Zagrzebiu z kilkoma premierami, z przewodniczącym Rady Europejskiej, rozmawiałem właśnie o tym, jak poprawić konkurencyjność na jednolitym rynku europejskim. I tutaj przede wszystkim nazywamy to pierwsze przekazanie, ten pierwszy postulat, pierwszy filar, tarcza i stabilność dla małych i średnich firm. I przejdę teraz do omówienia, co pod tym rozumiemy, co przez to rozumiemy. Po pierwsze to wakacje ZUS-owskie dla małych firm, które znajdują się w trudnej sytuacji. To był element, który zaprezentowało PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. I ten postulat jest bardzo ważny również, ponieważ my staraliśmy się ulżyć małym i średnim firmom na inne sposoby, ale ten dobrowolny ZUS przynajmniej kilka razy do roku albo w ogóle dobrowolny ZUS jest ważnym postulatem. Jesteśmy absolutnie gotowi do dyskusji w ramach budowania Koalicji Polskich Spraw i zrealizowania tego postulatu dla małych i średnich przedsiębiorców. To jest to pierwsze połączenie postulatu PSL także z naszymi, które prezentowaliśmy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są zawarte w naszym programie. Drugi to płatność VAT dopiero po opłaceniu faktury. Tutaj cały czas były wątpliwości związane z Unią Europejską. To był postulat Polski 2050. Myślę, że razem, wspólnie, taki ponadpartyjny rząd będzie w stanie przekonać Komisję Europejską, żeby wdrożyć to rozwiązanie i ulżyć w prowadzeniu finansów małym i średnim przedsiębiorcom. Coś, z czego jesteśmy my z kolei znani, to tarcze dla małych i średnich firm. Chcemy zaproponować te tarcze jako rozwiązanie stałe w sytuacji, jeżeli wystąpi jakiś kryzys, po prostu jakaś anomalia geopolityczna, geostrategiczna, energetyczna, czy właśnie ta, z czym mieliśmy do czynienia, co było nieprzewidywalne dla kogokolwiek, jak pandemia, jak kryzys migracyjny. Gdyby nastąpił kolejny kryzys migracyjny, chcemy, aby przedsiębiorcy i samorządy na terytorium
Polski Wschodniej mieli automatycznie wypłatę z takiej tarczy. To jest też część tej tarczy i stabilności dla małych i średnich firm. To nasz postulat. Wydłużenie vacatio legis dla wszelkich zmian podatkowych do 8 miesięcy. Myślę, że spotka się z pozytywnym odzewem po stronie zarówno Polski 2050, jak i Konfederacji, ale sądzę, że również PSL-u. Mały ZUS na stałe to jest nasz punkt programu, ale chcemy wyjść naprzeciw małym i średnim firmom, tym najmniejszym i mikrofirmom w szczególności, bo taki postulat do mnie dociera i w ramach tego pakietu, tego pierwszego wielkiego przykazania i filaru chcemy, żeby ten mały ZUS był na stałe i wreszcie jednorazowa amortyzacja środków trwałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia budżetu jest to przesunięcie dochodów, z punktu widzenia małych i średnich firm dużo większa łatwość w zarządzaniu finansami swojego przedsiębiorstwa. Punkt drugi, filar drugi dekalogu polskich spraw to ambitny rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne. Tak go nazwaliśmy, ambitny rozwój Polski. Tutaj wśród postulatów chcemy utrzymać i rozwijać projekty inwestycyjne w ramach polskich inwestycji strategicznych, tego co nazywaliśmy wcześniej Polskim Ładem. Otóż, drodzy Państwo, to szalenie ważne dla małych i średnich firm, a więc dla tego pierwszego filara, ale również dla samorządów i dla rozwoju dynamicznego, a zarazem zrównoważonego rozwoju dla wszystkich gmin i powiatów, które, no, powiedzmy to delikatnie, były zapomniane na gruncie tej doktryny rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego czasów Platformy Obywatelskiej. Niezwykle ważna sprawa. Kolejna to kontynuowanie naszych super ważnych programów, które mają z Polski uczynić regionalny punkt odniesienia dla innych. To centralny port komunikacyjny, to poszerzenie naszych okien na świat, czyli port kontenerowy w Świnoujściu, to rozwój portu kontenerowego w Gdańsku, to oczywiście dokończenie Via Carpatii i całego rusztu komunikacyjnego autostrad, dróg ekspresowych, które tak szalenie do przodu ruszyły w czasach naszych rządów. Chcemy, aby to też było w dekalogu polskich spraw i oczywiście przedłużenie programu dróg lokalnych. Drodzy Państwo, drodzy wyborcy, gdziekolwiek mieszkacie, pamiętacie tę różnicę pomiędzy ostatnimi 6-7 latami, a tym, co było wcześniej. Ja tak często słyszałem, na tę drogę czekaliśmy 40 lat, a na ten kawałek czekaliśmy 50 lat, że myślę, że mieszkańcy Polski powiatowej, gminnej, Polski lokalnej doskonale wiedzą, co tutaj mam na myśli. I dalej wspominam o bezpieczeństwie energetycznym, dlatego że to był ważny postulat zarówno w ramach programu Polski 2050 PSL-u, ale także Lewicy, aby nasz system energetyczny przechodził w kierunku energetyki prosumenckiej. My się pod tym dwiema rękoma podpisujemy i oczywiście po to proponujemy rozwój, dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznych, aby móc tę energetykę prosumencką realistycznie wdrażać, bo wcześniej było to niemożliwe, a wiarygodność naszą niech potwierdzi fakt gwałtownego rozwoju fotowoltaiki w Polsce w ostatnich 3-4 latach. Myślę, że każdy, kto podróżuje po Polsce, widzi te panele fotowoltaiczne wszędzie na dachach polskich rodzin. Chcemy też poszerzyć te możliwości poprzez lokowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach wielkiej płyty, czyli na tych blokowiskach. O tym też mówiłem. Kolejnym podpunktem tego drugiego filara, drugiej propozycji z dekalogu polskich spraw jest Krajowy Program Mieszkaniowy. Tu, Szanowni Państwo, nie sztuka jest wspierać popyt. Takie programy były i wcześniej, i w naszych czasach. Sztuka jest odpowiednio zadziałać na tak zwanej stronie podażowej, czyli aby mieszkań budowanych było w Polsce jak najwięcej. I nie chcę się tutaj bić za mocno we własną pierś, ponieważ w czasach naszych rządów oddaliśmy do użytku w ostatnim roku ponad 230 tysięcy mieszkań. W czasach Platformy Obywatelskiej było to średnio rocznie ponad 140 tysięcy, a więc
naprawdę, zanim ktoś dojrzy drzazgę w naszym oku, niech zobaczy belkę w swoim oku. Ale to jest przeszłość. Chcę się skoncentrować zdecydowanie na przyszłości, po to właśnie, aby wspólnie, razem z Lewicą, razem z PSL-em skoncentrować się na Krajowym Programie Mieszkaniowym i na jego części podażowej, przede wszystkim podażowej. Uwolnieniu gruntów w ramach planu zagospodarowania przestrzennego w miastach. Pilnujmy włodarzy dużych i średnich miast, aby to zrobili. Deregulacji, czyli coś, co zrobiliśmy też już dla budowy domów do 70 metrów kwadratowych w podstawie. Dalszej deregulacji. Domów budowanych z modułów, z gotowych komponentów. Tak też robią najlepsi na świecie i tak ten program chcemy kontynuować. Wreszcie nasz program, o którym mówiliśmy, program modernizacji wielkiej płyty, ale dostrzegliśmy też to w przeanalizowanym przez nas programie Polski 2050 PSL-u, czyli ekologizacja, tak troszeczkę taki neologizm, ale ekologizacja i modernizacja, tak to nazwijmy, tych wielkich blokowisk, w których żyje od 8 do 11 milionów ludzi. I wreszcie trzeci super ważny punkt naszego dekalogu to wyższe wynagrodzenia i szanse na rozwój dzięki transformacji polskiej gospodarki. Tutaj coś, co sygnalizowałem już wcześniej, a więc na koniec tej kadencji chcemy zrobić wszystko, pomagać we wszystkich działaniach, budować rząd, także ekspercki, ponadpartyjny, po to, aby Polacy zarabiali średnio, przeciętnie 10 tysięcy złotych brutto na koniec tej kadencji. I to jest możliwe jak najbardziej. Ale chcemy też zaproponować coś, co dostrzegliśmy w programie PSL-u, a mianowicie dotację 70 tysięcy złotych na start dla firmy w założeniu działalności gospodarczej realizowanej przez urzędy pracy, przez powiatowe urzędy pracy, te, które najlepiej wiedzą, jaka jest sytuacja na rynku pracy lokalnym. Także ustawę o równych płacach kobiet i mężczyzn, to wyczytaliśmy w programie Lewicy. Tutaj także mamy ogromne osiągnięcia, szanowni państwo, a w szczególności drogie panie, drogie Polki. Jesteśmy w czołówce państw Unii Europejskiej po tej dobrej stronie mocy, jeśli chodzi o lukę płacową. Ale ja bym nie chciał, żeby tam była jakakolwiek luka płacowa. Dlatego jesteśmy gotowi na radykalne działania w myśl postulatów Lewicy, aby dokonać szybkiego, regulacyjnego unormowania równości płac, równości płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami na podobnych czy takich samych stanowiskach pracy w różnych przedsiębiorstwach. I wreszcie z programu Konfederacji jak najbardziej podpisujemy się pod postulatem, w którym również my mamy wiarygodność, nie nasi przeciwnicy polityczni, którzy już się wycofują rakiem ze swoich postulatów, czyli podniesienia kwoty wolnej. Konfederacja zaproponowała, aby było to do poziomu minimalnego wynagrodzenia i rosło wraz z tym minimalnym wynagrodzeniem. Dobry postulat. My zwiększyliśmy kwotę wolną od podatku, czyli wynagrodzenie dla Polaków bez podatku, bez żadnego podatku PIT z kwoty 3000 zł, z 3091 zł dokładnie, do 30 tysięcy złotych rocznie. Dziesięciokrotny wzrost zrealizowany przez nas przy bardzo dobrym stanie budżetu jednocześnie, bo to, co spina te trzy wielkie pierwsze punkty, które przedstawiłem państwu z tą pierwszą częścią mojego wystąpienia, to przede wszystkim fakt, że przy naszych wielkich politykach obniżki podatków, wielkiej polityce społecznej, 500, 800 plus trzynastki, czternastki i wiele, wiele innych działań, w wielkiej polityce lokalnej jednocześnie doprowadziliśmy do ponad dwukrotnego przyrostu dochodów w budżecie państwa. Ponad dwukrotny wzrost, mimo największych obniżek podatków przez 8 lat. Żaden kraj OECD nie ma takiego miksu, takiego jednoczesnego osiągnięcia wielkiej polityki społecznej, wielkiej polityki obniżki podatków, polityki wyrównywania szans i jednocześnie dwukrotny wzrost dochodów do budżetu, bo wygraliśmy tą wojnę z mafiami VAT-owskimi. Tymi,
co do których Komisja Europejska przestrzegała naszych poprzedników. Drodzy Państwo, a zwłaszcza także rodacy i parlamentarzyści, którym miłe jest na sercu dobre funkcjonowanie finansów publicznych. Nie dopuśćmy do władzy tych, którzy doprowadzili do zapaści finansów publicznych. Przecież to widać w liczbach potwierdzonych przez Komisję Europejską. A więc takie są te podstawowe nasze postulaty. Takie są te trzy pierwsze filary z dekalogu polskich spraw, który proponujemy jako fundament dla Koalicji Polskich Spraw, aby koncentrować się tylko na tematach merytorycznych, aby zakończyć tę wojnę polsko-polską, której odsłonę pierwszą mieliśmy już na ostatnim posiedzeniu, pierwszym zarazem posiedzeniu Sejmu nowej kadencji. Nasza pierwsza kadencja upłynęła pod znakiem naprawy finansów publicznych i wielkiej polityki społecznej. Nasza druga kadencja upłynęła pod znakiem łagodzenia skutków wielkich kryzysów i wyrównywania szans w Polsce lokalnej. A teraz ta kadencja to nie nasza trzecia kadencja, tylko kadencja, pierwsza kadencja Koalicji Polskich Spraw. I teraz prezentujemy taki krok, który ma szansę doprowadzić do znakomitego rozwoju gospodarczego, który dalej będzie kontynuował to, co dobre z tych poprzednich 8 lat w atmosferze spokoju, merytorycznej współpracy, eksperckiej współpracy pomiędzy poszczególnymi formacjami. Warto pamiętać, że posłowie swoje mandaty poselskie zawdzięczają obywatelom, zawdzięczają wyborcom, a nie przewodniczącym swoich formacji. I dlatego liczę na taką refleksję podczas przemyśleń dotyczących głosowań w najbliższych tygodniach. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, mamy czas na kilka pytań. Proszę o zachowanie zasady jedno pytanie na redakcję. Najpierw proszę o pytania dotyczące dzisiejszej konferencji. Dzień dobry, panie premierze. Michał Tracz, Fakty TVN. Panie premierze, jakie sukcesy ma obecny rząd w dziedzinie Krajowego Planu Odbudowy, takie, że aż należały się za nie dodatki dla urzędników ministra Sasina? Szanowni państwo, nad Krajowym Programem Odbudowy pracowały wszystkie ministerstwa, mogę powiedzieć, praktycznie bez wyjątku. Pracowali urzędnicy, którym bardzo dziękuję za to. Bardzo dobra praca w bardzo wielu instytucjach państwowych. I mam też dobrą wiadomość, oprócz tej, o której mówiłem przez ostatnie miesiące, że my prefinansowaliśmy projekty z Krajowego Programu Odbudowy, to jednocześnie teraz Komisja Europejska przyjęła korekty przedstawione przez nas i pierwsze pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy mają szansę wpłynąć już w grudniu albo na początku przyszłego roku. Nie ma to nic wspólnego z działaniami przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, tylko przyjęte zostały, zaprezentowane przez nasz rząd. Przecież nasz rząd jest teraz rozmówcą Komisji Europejskiej i te pierwsze środki mają szansę już wpłynąć. A więc dokładnie tak, jak prezentowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, projekty realizujemy, a środki będą wpływać. To, co wielokrotnie mówiliśmy. To jest wystarczający powód wypłaty nagród, dodatków dla urzędników pańskiego rządu tuż przed wyborami bądź tuż po wyborach, o czym donoszą posłowie jeszcze opozycji. Jeszcze raz, szanowni państwo, powtórzę. Otóż urzędnicy, pracownicy we wszystkich ministerstwach bardzo, bardzo intensywnie pracowali, aby przygotować wiele projektów, kilkaset podprojektów w programie, Krajowym Programie Odbudowy. I dlatego właśnie mogliśmy skierować teraz korekty tego programu do Komisji Europejskiej. Zostały one w znacznej części przyjęte i spodziewamy się większej puli środków już wkrótce. A przypomnę, że zaliczki z kolei na Fundusz Spójności wpłynęły już paręnaście miesięcy temu. Te projekty również są realizowane. Polsat News, bardzo proszę. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, czy zostały już zaplanowane spotkania z posłami Trzeciej Drogi, Konfederacji, Lewicy w sprawie dekalogu polskich spraw? To pierwsze pytanie. Chciałem zapytać także o dzisiejsze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Szymon Hołownia podczas tego spotkania mówił wcześniej, że chciał przekonać prezydenta, że należy przyspieszyć zdaniem Polsce sprawnie funkcjonującego rządu. Tu chodzi oczywiście mu o rząd obecnej sejmowej większości. Czy w pana ocenie Szymon Hołownia przekona prezydenta do tego, czy przekonał?
I chciałem zapytać jeszcze o sprawę Włodzimierza Karpińskiego, który oficjalnie został europosłem, wczoraj wyszedł z aresztu, no i skarżył się na działanie prokuratury, czuje się skrzywdzony przez prokuraturę. Jak pan ocenia tę sytuację? Szanowni państwo, co do pierwszego pytania, tak, odbywają się spotkania, odbywają się rozmowy. Tego typu rozmowy wymagają poufności. Ja danego słowa nigdy nie złamię i na pewno te osoby, z którymi się spotykam, muszą zachować swoje bezpieczeństwo polityczne w ten sposób, to powiedzmy, ponieważ obawiają się nagonki medialnej i na pewno nie będę ujawniał żadnych negocjacji politycznych, bo one lubią ciszę. Co do drugiego pytania, szanowni państwo, rząd funkcjonuje. My będziemy prezentować teraz poszczególne ustawy i rozwiązania, czy to poprzez ścieżkę poselską, ale takie, które wcześniej zostały przyjęte przez rząd, czy takie ustawy, które właśnie mogą trafić do Sejmu. A więc nie ma, zwracam się tutaj do pana marszałka Hołowni, nie ma żadnego zagrożenia dla szybkiego wdrażania dobrych ustaw. Jeżeli pan marszałek sugeruje, czy ktoś z trzeciej drogi, jakieś rozwiązania, bardzo proszę o pilne zgłoszenie. Będziemy natychmiast starali się je przeprocedować. Rząd cały czas normalnie funkcjonuje. I podjąłem się tej misji, tej bardzo trudnej misji, ponieważ taki był werdykt wyborców. Gdyby wyborcy chcieli zagłosować na premiera Tuska, to Platforma Obywatelska by zwyciężyła. A my mieliśmy o ponad 1 000 000 głosów więcej niż druga w kolejności Platforma Obywatelska. Dlatego tę misję chcę wykonać i bardzo dziękuję panu prezydentowi za jej powierzenie. I trzeci wątek, o który pan redaktor zapytał, to sprawa pana Włodzimierza Karpińskiego. Ja bym ją, szanowni państwo, tak dla pewnej pogłębionej refleksji zestawił jeszcze z czymś innym. Otóż miejmy na uwadze jeden fakt, dobrze? Bodaj we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, to sąd, nie jakiekolwiek służby, zadecydowały o przedłużeniu aresztu wobec byłego ministra Karpińskiego w związku z zarzutami jemu postawionymi. My jakby nie mamy tutaj z tym nic wspólnego. To sąd o tym zadecydował. To jest pierwszy punkt. Na skutek objęcia przez niego mandatu europosła wychodzi z aresztu. To jest jakby pewien fakt. Natomiast zaistniał kilka dni temu absolutnie inny, oburzający fakt związany z europarlamentem. Zobaczcie państwo, europarlament pozbawia immunitetu 4 polskich europarlamentarzystów za to, że zalajkowali jakiś krótki spot reklamowy. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Gdzie tu jest obiektywność? Gdzie tu jest normalne podejście, zdroworozsądkowe podejście do win, co do których sąd wypowiedział się o ich prawdopodobieństwie względem tego, że 4 europosłów po prostu zalajkowało. Czy chcemy takiej cenzury? Czy chcemy takiej poprawności politycznej? Ja ją z gruntu odrzucam. Następna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry, panie premierze. Piotr Sztefek, TVN24. Pierwsze pytanie. Pan premier mówił 7-8 dni i poznamy nowy rząd. Czy może nam dać słowo, że to będzie 7-8 dni? I po drugie, czy w pana kajeciku podręcznym, gdzie pan ma rozpisane wszystkie spotkania, ma pan zaplanowane spotkanie z Szymonem Hołownią? Jeżeli pan marszałek będzie sobie tego życzył, to oczywiście tak. Dzisiaj jego rola nie jest już wyłącznie funkcją lidera Polski 2050, tylko funkcją marszałka. Oczywiście zawsze jestem do dyspozycji i bardzo chętnie spotkam się, bardzo chętnie porozmawiam. Natomiast zapytał mnie pan redaktor o ten harmonogram. Dziś 17 listopada, tak w ciągu 8 dni chcę mieć gotowy komplet, gotowe propozycje. Wcześniej chcę też je uzgodnić oczywiście z panem prezydentem, bo pierwszy krok w ramach tej procedury tworzenia rządu należał właśnie do pana prezydenta i pan prezydent zachował się po prostu jak mąż stanu, bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy dzisiaj rządu. Szanowni państwo, ja tylko przypomnę, że pan prezes Jarosław Kaczyński i pani premier Beata Szydło już w 2 tygodnie po wyborach w 2015 roku, 9 listopada, zaprezentowali skład rządu. Dzisiaj mija już 5 tygodni od wyborów
i nie mamy nikogo. Mamy tylko osobę, która być może będzie ministrem finansów i już się wycofuje z VAT-u obniżonego do zera na żywność. Już się wycofuje albo przynajmniej częściowo z wakacji kredytowych. Przynajmniej tak słyszę, tak czytam w mediach. A więc tak, panie redaktorze, chcemy zaprezentować w ciągu 8 najbliższych dni, może to będzie 9 dni, ale postaram się, aby było to 8 dni, skład gabinetu. Jeszcze... Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Następna redakcja. Dzień dobry, Grzegorz Brzyski, Polska Agencja Prasowa. I mam pytanie, jak będzie wyglądał harmonogram prezentacji kolejnych punktów dekalogu polskich spraw? Czy równolegle z tą prezentacją będą toczyły się właśnie rozmowy w sprawie poparcia i czy takie właśnie rozmowy będą dotyczyły liderów, czy rozumiem, że kolejnych osób, które miałyby dać większość? Kolejne punkty będą dotyczyły edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, wielu innych bardzo ważnych dziedzin i tam także przeanalizowaliśmy programy Polski 2050, PSL-u, Lewicy, Konfederacji i staramy się połączyć je z naszymi punktami, względnie zainspirować się nimi i będziemy prezentować je jako część dekalogu polskich spraw w ramach Koalicji Polskich Spraw. Będziemy je prezentować, panie redaktorze, w przyszłym tygodniu i owszem, one stanowią merytoryczny, programowy filar, fundament, to jest lepsze słowo, dla Koalicji Polskich Spraw. Bardzo proszę. Dzień dobry, Rafał Tuszycki, też Polska Agencja Prasowa, tylko redakcja ekonomiczna. Chciałbym podpowiedzieć, panie premierze, o powołanie szefa KNF-u. W przyszłym tygodniu termin upływa. Kiedy możemy się decyzji spodziewać? Może zna już pan nazwisko? I druga kwestia zerowego VAT-u. Pan powiedział, że będzie to procedowane ścieżką poselską, natomiast do tej pory było to regulowane rozporządzeniem ministra finansów. Skąd taki nowy pomysł? Dziękuję. Szanowni państwo, ze względu na dyskontynuację prac dotychczasowych i rozbieżności w interpretacji przepisów, chcemy to zrobić po prostu ustawą. Nie chcemy, aby przyszły minister finansów, jeżeli będzie to minister z rządu, który chce się wycofać z obniżonego VAT-u do 0%, żeby wycofał to rozporządzenie. Dlatego ustawa jest dużo mocniejszą gwarancją dla Polaków. I chcemy tę gwarancję dla zwykłych polskich rodzin, bo to one płacą w tym koszyku inflacyjnym wysoko za właśnie bardzo duże pieniądze płacą za żywność i to dla nich chcemy obniżyć ten VAT do zera, kontynuować obniżenie, bo to nasz rząd przez ostatnie 2 lata tą obniżkę właśnie wprowadził i dlatego jest tak ważne, aby przyjąć to ustawą, a nie rozporządzeniem. Jeszcze było pytanie o KNF. Szanowni państwo, w terminie, który dotyczy zakończenia kadencji obecnego przewodniczącego KNF, decyzje zostaną podjęte. To jest, o ile mi wiadomo, jeszcze co najmniej tydzień lub mniej więcej ten interwał czasowy wcześniej. Na pewno po prostu ani wcześniej, ani później te decyzje nie mogą zostać podjęte, tylko zgodnie z ustawą, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję, panie premierze. Bardzo dziękuję państwu. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.